Cześć, siemaneczko, witam wszystkich. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i dzisiaj nagrywamy taki krótki, spontaniczny film z wizyty naszego nowego klienta, pana Adama. Pan Adam mówi, że chce być na filmie, także to jest pan Adam, witamy, hej. A to jest auto pana Adama, czyli po prostu Skoda Octavia 1.9 TDI, 1.9 TDI o kodzie silnika BXE, prawda? BXE jest, nie? Jest BXE, czyli jak wiele osób twierdzi, no i w zasadzie ma rację, jeden z gorszych silników 1.9 TDI, jeśli chodzi o pompowtyski, tylko ze względu na to, że występują tu dość często sytuacje, że po prostu obraca panewkę ze względu na no, wadliwe panewki, wadliwy system panewek zamontowany w tym silniku. No i to jest, myślę, że jedyny jego minus względem innych 1.9 TDI na pompowtyskach, ponieważ wszystkie inne elementy psują się tak samo często jak w innych 1.9 TDI PD tej drugiej generacji już na sterownikach EDC16, czyli myślimy tu o BKC, BLS to w zasadzie to samo co BXE, tylko ma dołożony DPF, także w BLS-ach też występują problemy z panewkami. Jak już gadałem o tych panewkach, czyli o czymś takim, to warto powiedzieć, że występują poprawione już zestawy tych panewek do tych silników. No i warto, jak się już ma takie auto i chce się po prostu nim dłużej to auto mieć, dłużej eksploatować ten silnik, warto sobie zrzucić po prostu miskę olejową, odkręcić panewki i no je zrewidować w jakimś stanie. No i przy okazji tej rewizji już założyć ten poprawiony komplet panewek, który się podobno nie obraca i mieć święty spokój. Także to tyle z VAT BXE. Poza tym, tak jak już powiedziałem, jest to typowy silnik 1.9 TDI na pompowtryskach z bardzo małą turbiną. Jeśli chodzi o moc, jaka tu ma być nominalnie, to jest 105 koni i 250 Nm. Auto mamy już zmierzone. Octavia wygląda tak. Który to jest rocznik, panie Adamie? 2007. Rocznik jest 2007. Czyli auto już ma 3, 10 i 1, nie? 14 lat? 14 lat. W posiadaniu? Ile lat? No od 8 lat. 8 lat już, no czyli zna pan ten samochód. Tak, tak. Można powiedzieć bardzo dobrze. I jakieś naprawy były wykonywane? Jeśli chodzi o silnik i tak nie, dalej? Jeśli chodzi o silnik, o turbinę, nic z tego. Sprzęgło nie było wymieniane. Sprzęgło, bo już bo po prostu zaczęło objeżdżać, tak? Czy profilaktycznie? Nie, zaczęło delikatnie postukiwać już przy na ziemi silniku generalnie. Okej, okay. Czyli cały komplet. Tak, cały komplet, przetłuka. Mhm. Co tam, prawda? A poza tym normalne takie naprawy eksploatacyjne? Tak, normalne naprawy eksploatacyjne. Okej. Okej, czyli turbo, pompki, wałek na pompkach. Wszystko jest oryginalne. Wszystko jest oryginalne, okej. Okay. Auto już mamy generalnie po pomiarze mocy seryjnej. Teraz zobaczycie wykres. W serii wyszło nam 99 koni i 239 Nm, czyli mamy ubytek 11 Nm, no i 6 koni na silniku. Auto ma przebieg 260 tysięcy. I to jest taki realny przebieg. Prawda. Potwierdzony przebieg 260 tysięcy. Czyli jak na ten rocznik, można powiedzieć nawet nieduży, nie? Bo istnieją jednostki, które do nas przyjeżdżają, które mają najechane 450-500 tysięcy plus i też często zdarza się, że po pomiarze mocy i logach wychodzi, że jest ok. No ale to są też auta, które miały kilku właścicieli i w zasadzie nie wiadomo, który tam jest silnik założony, no, ale można ufać w wielu przypadkach, że jest to pierwszy silnik i ma tyle najechany i jest dalej zdrowy. W co wierzę, jeśli ktoś odpowiednio eksploatuje ten silnik, czyli wymienia olej w odpowiednich interwałach, czyli zalecałbym tutaj co 10 tysięcy wymienić ten olej. Pan Adam też tak wymienia, z tego co słyszę. Filtr powietrza to też ważna rzecz przy każdej wymianie oleju, żeby go wymienić nieraz na rok. Filtr paliwa też oczywiście. Także jak to jest wszystko robione, auto jest użytkowane w normalny sposób, nie w trybie tak zwanym zero-jedynkowym. Myślę, że jak jest myślący kierowca, bez problemu te silniki pół miliona przeżyją i objeżdżą. Pomijając tryb long life oczywiście. Pomijając tryb long life, dokładnie, czyli wymianę co 30 tysięcy, co 30 tysięcy kilometrów oleju, co nie jest do końca no dobrym zabiegiem, nie? Dokładnie. Także 30 tysięcy wymiana oleju, nie. Tutaj
serwisy i większość właśnie producentów samochodów stosuje taką metodologię, ale myślę, że to jest powodowane głównie tym, że jest duży nacisk właśnie ekologii i chodzi o po prostu recykling tego zużytego oleju. No bo jak wymieniamy olej co 30 tysięcy, to tego oleju mamy zdecydowanie mniej. No i koszty są też. W bańkach i koszty są mniejsze niż wymiana oleju co 10 tysięcy. Wtedy ekolodzy się cieszą, klaskają. Silniki w samochodach myślę, że nie do końca. Dobra, softa mamy szczytanego. Ja idę teraz klikać program. Tutaj jeszcze z diagnostyki, jaka została wykonana, wynika, że auto jest w dobrym stanie. Korekcje na pompkach, bipy i tak dalej. Wszystko wygląda dobrze. Układ paliwowy myślę, że ok. Turbina jak zwykle w 1.9 TDI. Lekki overboost. Generalnie na 10 takich aut to może jedna się zdarza. Jeden taki egzemplarz zdarzy się, że po prostu nie ma w ogóle tego overboostu, że mamy zadany ten jeden bar ciśnienia bezatmosferycznego i jest ten jeden bar generowany, tutaj jest zadany jeden bar i mamy jakieś 1-2 overbooście. Nie jest to jeszcze jakiś wynik dyskwalifikujący ten silnik z modyfikacji, ponieważ gdybyśmy mieli tutaj już przeładowanie pod 1,5 bara w serii, pod 1,4, 1,5, czyli praktycznie zakres czujnika, myślę, że no, nie można by tu było zrobić bezpiecznej mapy, ponieważ jeśli dołożymy tutaj paliwa z dołu, ten overboost będzie już za duży po prostu i albo będzie nam odcinać turbo podczas jazdy, albo jeśli ktoś oczywiście wyłączy system ochrony turbo w silniku, po prostu rozwali nam turbinę po jakimś czasie, czego byśmy oczywiście nie chcieli. Także ja się zawijam do biura, idę robić program i widzimy się za chwilkę już na hamowni w samochodzie. Dobra, teraz już jest program jakiś tam wstępny napisany, będziemy go wrzucać do samochodu, do auta. Będziemy go wrzucać, także może wam pokażę, jak ten proces wygląda mniej więcej. Ja do oprogramowania używam tych aut, używam MBPS-a. Nie tak jak niektórzy się chwalą, nie oryginalnego za 100 zł z Allegro, tylko takiego trochę droższego oryginalnego. I mamy plik, wybieramy po prostu plik. MBPS jest spoko, bo z automatu liczy nam checksumy, czyli sumy kontrolne potrzebne do tego, żeby CPU, czyli procesor w sterowniku, skomunikował się właśnie z pamięcią i nam ożył sterownik po zapisie. Ładujemy softa. A ty miałeś, Adam, jeszcze jakieś miałeś pytania jakieś, nie? Miałem pytania. Czy mówiłem? Leciałem teraz z głowy. Nie, o przepływce coś tam gadałeś? A, o przepływce, aha, jeśli chodzi o sam ten chip tuning, to generalnie zwiększona jest dawka powietrza, tak? Przez MacPherson, przez przepływkę i co, turbina bardziej pompuje, tak? Turbina bardziej pompuje, więcej paliwa jest poddane, tak? No dokładnie, na pewno zwiększając tutaj moc, zwiększamy doładowanie turbiny, nie? Tak jak już gadaliśmy na początku, tu masz zadane około 1 bar w serii, nie? Czyli 2 bary z atmosferycznym. Jeśli to atmosferyczne oczywiście wynosi ten 1 bar, a zazwyczaj wynosi, nie? Chyba że mieszkamy gdzieś wysoko w górach, to może być niższe ciśnienie. Ale tutaj załóżmy, że to mamy 2 bary. Ja tu ruszam o jakieś 0,15, czasami nawet 0,2 bara, nie? Do ładowania, żeby tak było tym 1-2 bara. No, powiem ci, jak chodzi o takie małe turbiny, to już to jest sporo. Taki, jak chodzi o OM-ową turbinę. To jest największy wysiłek dla niej. O więcej bym nie ruszał, nie? Ruszanie o 0,3 bara na przykład do ładowań w tak małych turbinach, silnikach i takich przebiegach, to już jest dużo, nie? Jak na OM-owe turbo. Także 0,15 bara, coś takiego. 0,2 też jest ok, nie? Dla tych silników. To jest takie bezpieczne rozumiem, to jest bezpieczne, no, na setkach sztuk już zweryfikowane, okay. Nie? Że się nic nie dzieje. Ważne, żeby właśnie po zapisie tego softu zweryfikować, czy jeśli ja chcę 1-2 bara mieć, czy tyle tu jest. Występuje. Bo może występować 1,5 bara na przykład. To dużo. I to jest dużo wtedy. I to jest dużo za dużo dla tej turbiny. Tym bardziej, że tu masz czujnik map sensor, jest 1,6 bara, czy 2,6 bara z atmosferycznym. I więcej po prostu nie zobaczę tego doładowania, nie? Jak ona sobie wejdzie na doładowanie powyżej tam 2,6 bara, to wtedy, jeśli jest źle ustawiony ten limiter do odcinania turbiny, to ona sobie może nawet lecieć na, nie wiem, przez parę sekund na 2,8 bara, aż ją rozerwie. No to jest bardzo dużo, nie? 1,8 bara, to znaczy 2,8 bara, to jest nawet, cały czas mówimy, z atmosferycznym doładowaniem. Tak to powtarzam ciągle, bo się czepiali ostatnio, że nie wiem, co to jest, jak się podaje doładowanie turbiny. Różnie się podaje. Czasem się podaje w atmosferycznym, czasem bez. Tutaj będziemy bazować na tym ciśnieniu z atmosferycznym, czyli na ciśnieniu, które zazwyczaj widzimy logując boosta w większości dostępnych na rynku testerach diagnostycznych.
Także 2,8 bara do ładowania dla tej turbiny to jest śmierć. Nie? Śmierć. 2,8 bara to ładują turbiny nawet w 1,9 TDI ARL to już jest za dużo, nie? Tam nie wiem, 2,7 bara to jest taki maks, nie? Co ta turbina może pożyć, jest dużo większa niż te maleństwo tutaj. Mm-hmm, A jeśli chodzi o pompę paliwa czy pompę tandemową, ona największy, że tak powiem, troszkę więcej procentowo pracuje niż standardowo, niż na normalnej standardowej mapie? No wiadomo, pompki troszkę więcej tego paliwa pociągną, bo będą dłużej po prostu otwierane, żeby więcej kątów obrotu wału korbowego będą otwarte, czyli po prostu będą dłużej otwarte. Znaczy jakby wydajność będzie wyższa wymagana od tej pompy tandemowej, ale jeśli chodzi o problemy z wydajnością tych pomp tandemowych, przynajmniej na stage 1, nawet na stage 2, jak tu zakładamy turbinę za RL-a, to jest taki standardowy mod na stage 2, to też nie ma problemu żadnego. Nie? Spokojnie to ogarnia moce rzędu 180 koni. Nawet pod 200 bez problemu. No można powiedzieć, że to jest grubo, nie? Także dobra, program mamy zapisany, siadamy do auta i będziemy mierzyć. Kurczę, mam cały czas, że tylko mnie łapie, bo moją twarz łapie, nie wiem jak to tu zmienić. Muszę jeszcze obszarić tą kamerę. W każdym razie siadamy do auta i będziemy teraz logować, robić logi, no i mierzyć sobie moc, zobaczymy co wyjdzie. Widzimy się za chwilkę. Hej. Dobra, mamy zagraną korektę generalnie, bo mieliśmy za duży overboost i wychodził fajny moment w zasadzie. Mieliśmy moment na poziomie tam 330 N nawet, ale 1,5 bara czy tam 2,5 bara do ładowania było, nie? Także za duże. I teraz zmieniłem troszkę mapę od N75, ale z doświadczenia wiem, że jak mawiał klasyk, nic by to nie dało. Jeśli chodzi o ten overboost, musiałem też zdjąć trochę paliwa w tych górnych partiach obrotowych. Znaczy nie w górnych, w tych dolnych, przepraszam, partiach obrotowych od 1,5 tam tysiąca do 2,5 zdjęliśmy trochę dawki paliwa. Także zobaczymy jak teraz to będzie wyglądać i zobaczymy co wyjdzie nam finalnie. Także lecimy pomiar. Pomiar robimy na czwartym biegu. Tutaj akurat jeśli chodzi o to autko, to czwarty bieg jest w zupełności wystarczający. Mamy tutaj relatywnie małe moce. Czwóreczka wystarcza, nawet na trójce można byłoby mierzyć, ale lepiej mierzyć na czwórce, bo mam dokładniejsze logi po prostu są, nie? Bo wszystko dłużej trwa, jeśli chodzi o pomiar, także jest spoko. Stawimy sobie go na 1200 obrotów, no i lecimy dajno, nie? Wciskamy spację, cak. Także auto mamy już wystrojone, pomierzone, zrobiłem parę korekt, głównie jak zwykle w tych silnikach bywa, był problem właśnie z tym overboostem, jest to w miarę ujarzmione, mieliśmy nawet po 330-340 N, nie jedni by się cieszyli, ale generalnie za duży był overboost, nie? Tutaj żeby zrobić tyle N nie ma problemu, na stage 1 żeby zrobić, tylko byłoby trzeba wyjąć tą turbinę i co najmniej wyczyścić tą zmienną geometrię, wymienić wszystkie wężyki na nowe, założyć nowy zaworek, taki typowy serwis w tych samochodach i wtedy byłoby idealne doładowanie. Ale jak wiadomo, nie każdemu się chce to robić, bo zdemontować tutaj turbinę to jest trochę zachodu, także jest jak jest. Myślę, że jest dobrze teraz na tym programie. Super, super. I teraz sobie jeszcze zobaczymy ten wykres, nie? To Was też pewnie ciekawi, ile wyszło.
Także mamy coś takiego. No, teraz, 300. Teraz będzie pana widać, w końcu to dopracowałem. Rok na tej kamerze pracuję, jeszcze nie ogarnąłem. Dobra, coś takiego mam. No, czyli mamy 132 konie teraz i 314 Nm. Całkiem fajny przyrost, jeśli chodzi o wykres, też ładna rybka, jak ja to mówię, gładko i tak dalej. Tak. Błędów brak w sterowniku silnika. Przyrost mamy 33 konie aż, no i 313 Newta. Także jest przyrost o jest fajnie. 70 około tam z groszem Newtonometrów, nie? Co jak na tak małą turbinkę jest super. Jest super. No i mocowo też mamy, nie? Te 33 konie. Nie, jak tam będzie, więcej. Jest fajnie. Teraz będziemy odpinać wóz, przejedziemy się jeszcze na drogę, zobaczymy jaka jest reakcja pana Adama, jeśli możemy, panie Adamie, nie? Oczywiście, jak najbardziej. Zobaczymy na drodze jak to jedzie, co pan o tym powie w ogóle. Dobra, panie Adamie, jedziemy się przejechać. Ogólnie pogoda też jest zajebista, nie? Pogoda mamy, na takie testy jest. Uwaga, mamy... Autko z tyłu. 25, jest 6 dzisiaj, 6, listopada, tak, nie? 26. I pada śnieg. Ja akurat jeszcze miałem jutro robotę na budowie. To wiatek chyba chciałem stawiać, ale chyba lipa będzie, nie? Se pasem może za. Pierwsze to to. O kurczę, gaśnie po cipie. Źle zrobiony program. Nie, to jeszcze. ABS już zgasł. Tak. No, nie ma porównań. Jeśli chodzi o start. No. Ja w sumie zaczynałem od 1.9 TDI, jeśli chodzi o pompowtryski i akurat prawo, to są, lewo. Może w prawo, to są rewelacyjne silniki, jeśli chodzi o chiptuning, bo bardzo czuć, klient bardzo czuje tą różnicę, może są tam przerosty o 30 koni, ale na drodze to się wydaje jakby to było jeszcze więcej, nie? No faktycznie, no nie, no w ogóle inne auto jest. Nie no, zdecydowanie jest różnica bagatelna, naprawdę polecam. To super. Kto może i chce, to jak najbardziej jestem za tym, żeby coś takiego zrobić. Jak to mówią, tu na prawo jechać. Pana na twarzy się pojawia potencjalnego właściciela takiego auta. Czyli nie czuje się pan oszukany, że wydał pan pieniądze, wyrzucił absolutnie, złoto? Absolutnie. Moim zdaniem też warto wydać taką kwotę, żeby, no bo jest jakby inne auto, nie? Oczywiście, na nowo się człowiek cieszy samochodem. Miał dokładnie pan to auto 8 lat, tak, i teraz jakby pan kupił nowy samochód, nie? I jest właśnie inaczej. Dlatego pod tym kątem też moja decyzja w tą stronę. Wybrałem pana, ponieważ dużo oglądałem filmików z pana udziałem, z pana twingiem. I wydawały mi się bardzo rzeczowe. Na lewo, tak? Bardzo rzeczowe i bardzo takie bezpieczne i fajne, które robią robotę, taką fajną, porządną robotę. Stąd moja decyzja o przyjeździe tutaj, a nie gdzie indziej. To jest pierwsza postawa. No a druga sprawa też finansowe, bo jednak u pana... No ja zawsze, ja uważam tak, że po prostu to już nie są nowe auta i nie wiem, tak, zdzierać z kogoś pieniądze rzędu 1500 zł za chiptunik 1.9 TDI, który jest na rynku 20 lat. To jest trochę za dużo, nie? Za dużo pieniędzy ktoś musi zapłacić za tunik takiego samochodu. Jeśli chodzi o... Orientowałem się właśnie gdzieś indziej, jeśli chodzi o wysokość tuningu tego auta. No i proponowano mi 1000 zł, tak wstępnie. Tysiak, no. No a nie wiem jak odnośnie tego, czy tam jest hamownia w tym, czy nie ma, więc... Okej. No nie, 1000 zł bez hamowni to moim zdaniem zdecydowanie za dużo, nie? Tysiak z hamownią jeszcze to jest akceptowalne, zwłaszcza w tych czasach, bo wszystko drożeje, jakby nie było. Ale więcej jest za dużo. Tym bardziej sam pan widział, że to nie jest aż tak dużo roboty, nie? Nie, no ale jednak to jest pana wiedza. I... Jest wiedza i tak dalej, ale no czasowo no, jest na 2 godziny roboty, nie? Tak, jest auto zrobione, nie? Także nie jest to jakiś... Że czasem też niektórzy mówią, że trzeba zostawić auto na 2 dni, nie? Takie 1.9 TDI. Tak. Ja szczerze mówiąc nie wiem, kto robi 2 dni z takim samochodem z 1.9 TDI, nie? Na Stage 1, bo to można zrobić naprawdę bardzo szybko, łatwo i tak dalej. Przyjemnie. A jeśli chodzi o spalanie, zauważyłem, że to spalanie też tak powiedzmy, że... Znaczy spalanie to pan zauważy, jak pan trochę pojeździ, że spadnie. Generalnie spadnie. Może teraz być średnie niższe i co jest właśnie fajne dla mnie po hamowni. No właśnie zauważyłem, że jest niższe. Że jest niższe, bo auto jeździło jakiś czas na hamowni i zawsze jest to spalanie, będzie niższe od razu po wyjeździe z hamowni, bo no nie ma takich oporów ruchu na hamowni, no tak, nie ma oporu powietrza i zawsze on będzie mniej palić. Mimo to, że jest na pełnym bucie testowany, jest niższe spalanie, nie? No, to jest... Ale myślę, że tu będzie niższe spalanie, na pewno, nie? Bo to... Generalnie tego momentu jest więcej i jakby tego gazu nie trzeba ciść tak mocno, żeby to auto się odpychało. Tak, bo ma większą dawkę paliwa, tak? No. A przy aktualnych cen paliw to jest bardzo istotne. No, to jest bardzo istotne. Mamy 6, nie? Za litra.
Tak, a nie wiadomo, co będzie dalej, bo to no, moim zdaniem no. to nie jest koniec tej inflacji, czy też niektórzy już mówią no, myślę, o hiperinflacji. Mhm. To możemy w lewo się zawinąć. Jasne. Zawrócić. Także no, jest, myślę, że. A ile w ogóle tam to paliło panu normalnie? Piątka, szóstka, coś takiego? W granicach 5-6 litrów. Mhm. To zależy w jakich sytuacjach. Na trasie w piątce się mieścił, nie? Okej. Okay. Często też klienci właśnie pytają, jakie będzie spalanie po modyfikacji. No to jest generalnie kilka czynników zależy od tego, jakie będzie spalanie po modyfikacji. Zależy to głównie od kierowcy, czyli od tego pana tutaj, jak on będzie jeździć. Jak no zawsze tak. mówię, że w tym okresie testowym zazwyczaj ludzie, i to jest normalne, no chcą, cisną, bo cisną. Się cieszą no bo z tego, testują tego. Jak to pojedzie, nie? No. Ale później jak już człowiek się oswoi z tym i używa tego przyrostu mocy tylko do tego, żeby się, jak ja to mówię, odpychać i później już kruzować, jechać z tą zadaną prędkością, to z teorii wynika i z praktyki też, że to spalanie będzie niższe, ponieważ my, oczywiście, żeby przyspieszyć szybciej, używamy wyższych dawek paliwa, ale dzieje się to w krótszym interwale czasowym, tak? Czyli używamy więcej paliwa, ale w krótszym czasie, czyli jak zliczymy te średnie, to tego paliwa wychodzi po prostu mniej spalonego. I to jest cała teoria, która przekłada się zazwyczaj na praktykę. Przy standardowej mapie trzeba było operować większej pedałem przyspieszenia, żeby to paliwo się więcej polało i spodowało większą moc, a tutaj, że tak powiem, to paliwo jest wcześniej ciut więcej podane i nie trzeba go tak na obrotach, że tak powiem. No dokładnie. Tak to mniej więcej jest. Pierwsze wyprzedzanie po modyfikacji? No to jest zupełnie inna bajka, nie? Jednak te 70 kilka newton metrów robi robotę, nie? Robi robotę. Tak. Czyli ma pan ten samochód 8 lat, to tak. Gdyby już pan wiedział, że tak to pojedzie wcześniej, zrobiłby pan to od razu po Tak, jak najbardziej, zakupie? Jak najbardziej. Zrobiłbym to wcześniej i no może to był błąd, no. Ale z drugiej strony myślę czuję to pan też... tam różnicę teraz, nie? Tak, to czuję różnicę, dokładnie. Tak jakbym taka powiedział, mógłbym mieć powiedzmy zakup tego auta tak jak teraz, tak? No. Jest różnica w jeździe, nie? Znaczy robienie programu od razu po zakupie to też jest błąd, nie? Bo trzeba jednak przejechać ten jeden bak, kilka baków paliwa, tak. Zrobić te serwisy wszystkie i tak, później tak, można jechać tak, na modyfikację, tak, nie? Jak tak, ktoś kupuje wóz i od razu prosto z zakupu leci na hamownię, to też nie jest do końca dobrze, nie? Dokładnie. Chociaż mam wielu klientów, którzy przyjeżdżają do nas jeszcze nie swoim samochodem, przyjeżdżają ze sprzedającym po prostu, żeby w dniu zakupu zmierzyć sobie auto na hamowni i zrobić diagnostykę, to uważam, że jest też spoko. Też spoko dla no bo kupującego. Od razu wiadomo, nie? Ile auto ma mocy i tak, taka diagnostyka tak. z live datą mówi wiele o silniku. Nie? Wiadomo, że do mechaniki, do środka nie wejdziemy, bo tego nie robię, nie. No, ale robię pomiar na hamowni i robimy diagnostykę i moim zdaniem to jest 80-90% całkowitej wiedzy o stanie silnika, bo takim czymś, nie? No bo tak. Nie ma opcji, żeby silnik na przykład nie miał kompresji, albo miał dużo słabszą kompresję, czyli był już dojechany i wyszła moc seryjna na hamowni, nie? Przy seryjnych zadanych parametrach. No, nie ma takiej możliwości. To jest najszybszy możliwy rodzaj weryfikacji stanu pojazdu w momencie zakupu, także całkiem spoko. Dobrze panie Adamie, w ogóle długi odcinek nam się zrobił, ja nie mam zwyczaju takich długich robić. No to teraz prawo. Teraz w lewo, pojedziemy w lewo. Lewo. Ale super, że się pan zgodził na nagranie i tak dalej, że pojeździliśmy sobie. Także myślę, że z klientami będziemy więcej takich odcinków nagrywać, bo podoba mi się to. Myślę, że wam też się to będzie podobać. Myślę, że na pewno. Tak, myślę, że z panem Adamem będziemy żegnać. Także trzymajcie się cieplutko, trzymajcie hej. Się. Ja jeszcze ze swojej strony dodam, że oczywiście, jeśli film się wam podobał, zostaw lajka pod filmem. Jeśli nie subujesz tego kanału jeszcze jakimś cudem, zostaw subika oczywiście. No i dzwoneczek, rzecz konieczna, żeby wiedzieć o kolejnych nowych filmach, które wpadają od Gorilla Electronics. Trzymajcie się cieplutko, mordeczki, hej. Zmniejszyło się, no. No tak, wizualnie widać było, że jest no, wyższe doładowanie jest ogólnie spoko, nie? Bo troszkę bardziej się podopala to wszystko, co się ma podopalać w motorze, nie? Te nagary. Ale to na to, że lepiej daje, tak? No. Czyli co, zmienna geometria ona daje, większe ciśnienie daje, tak? No tak, no to sobie jedynym narzędziem, tutaj z większego zwiększenia w ustów w tej turbinie jest geometria, no po prostu ona
musi się bardziej trochę do degradacji spadnie, nie? Ale tak też był zresztą doładowanie. Im sprawniej ona działa, tym bardziej to doładowanie jest zbliżone do tego, co zbudowane, nie? Generalnie za to odpowiada głównie tutaj system EGR, nie? EGR obniża NOx. No tu akurat EGR nie został wyserwisowany, działa normalnie, także poziom azotu jak najbardziej będzie ok. Czyli ale jeśli chodzi o te nasze stacje diagnostyczne, to ja jeszcze nie widziałem, żeby komukolwiek, gdziekolwiek mierzyli poziom azotu. Wydaje mi się, że nawet nie mają sprzętu, żeby zmierzyć NOx wydechu. Jedyne co oni mierzą, jak podają sondę, to mierzą poziom CO2. CO2. To jest dwutlenek węgla. Nawet gdyby został ten EGR wyłączony przez kogoś, to wtedy by to nie wyszło na stacji diagnostycznej, jeśli zostałby katalizator. Generalnie jeśli chodzi o zwiększenie mocy, to są też częste pytania. To też generalnie, jeśli chodzi o takie pomiary na stacji diagnostycznej, czyli bez obciążenia silnika, który sobie gazuje na wolnych obrotach, czyli EGR jest otwarty, to ten silnik pracuje jak wolnosący, nie? No tak, tak. Turbina nie stanie, przepływomierz nie zmierzy większych mas powietrza, on i tak nie poda mu tego paliwa z chipa, mówiąc prosto, nie? On będzie pracować na seryjnej mapie. Także oni są na stacji takie pomiary, jeśli chodzi o mapy i tak dalej, to nic nie wyjdzie, nie? Bo jeżeli chodzi o tę mapę, to po prostu ona jest modyfikowana tam od 1000, powiedzmy 500 czy tam 600, to po prostu wyjdzie, tak? No, dokładnie. A już otwarte drzwi są? Tak, tylko tu. Wziąłem sobie zamykanie, wstawiłem i ten, przy prędkość to się zamykanie. No, czyli jak na stacji tego tej pomiary, to są częste pytania też klientów. No, nie wychodzi nic, nie? Takie są realia. To jest coś w stylu, jak wykryli, powstała cała ta afera Dieselgate. Dieselgate, tak. To też samochód generalnie wiedział, kiedy jest na hamowni, nie? Jeśli nie był z czujnika tam kąta skrętu, nie szedł sygnał, czyli na hamowni zawsze jedziemy prosto, nie? Prosto, To zawsze misja wychodziła okej. Jak testowali na hamowniach, tam niezależne firmy, było okej, nie? Tylko ludzie nie potrafili pojąć, jak te silniki mogą tę moc generować z tak małym wydatkiem emisyjnym. Po prostu z równania chemicznego to nie ma opcji, że to tak wyjdzie. I ktoś wziął, stwierdził, że on sobie pomierzy emisję jeżdżąc po mieście. I wrzucili taki sprzęt do bagażnika, sondę i podczas jazdy, że jak auto skręcało, no to ta emisja była całkowicie inna niż na hamulcu. I powstała afera właśnie Dieselgate. A jeśli chodzi o te emisje, to ja przyjeżdżam w Zdrowie, jestem już od 5 lat na stacji i powiem, że nigdy nie wkładali sondy. Bo mojej komisji do benzyny co roku wkładają, ani razu jeszcze nie włożył tego. I to obszar jest stacjonarny, nie? No tak, ale coś musi być, bo ja też tyle dysków miałem i też ani razu nigdy mi nie mierzyli właśnie emisji, to jest raz. A dwa, nawet raz miałem taką sytuację, że przyjechałem dieslem właśnie i było widać, jakiś tam młody gościu chyba nowy był przyjęty, nie? I jechałem samochodem, on od razu tą całą aparaturę zabrał i chciał mi mierzyć, nie? A tam jakiś stary ryszy. Ej, pojebało cię, co ty robisz? No bo to jest potencjalny klient, tak? Wydaje się, że jak oni by rozmierzyli, znaczy parę razy rozmierzyli diesle, jeśli chodzi o emisję, to mają ten sprzęt do wyrzucenia. Tak, to nie da. Kalibracja i w ogóle to nie pomogło. No. To jest inne, na benzynie mierzą. No mierzą, no tak jest. No. Wiadomo, najlepiej mierzyć benzynę, a lepiej jeszcze z gazem. Tak. Wtedy się ze sprzętem nic nie stanie, nie? Tak. No bo czyste paliwo, nie? Tak. Jest pomierzone. No.
dobry.